spotykamy się tutaj dzisiaj wobec bardzo szkodliwej decyzji, jaka została podjęta 21 kwietnia bieżącego roku, a ogłoszona przez aktualnie urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, decyzji, która wybrała przetargu na śmigłowce dla polskiej armii produkt firmy, która nie ma nic wspólnego z produkcją w Polsce. Jesteśmy z tego znani, że tutaj jest Dolina Lotnicza, że tutaj są produkowane znakomite wyroby, śmigłowce, samoloty, części do samolotów. To doceniają inni na świecie. Niestety nie docenia tego polski rząd. Na gruzach, można powiedzieć, udało się zbudować znakomity zakład, polskie zakłady lotnicze, które dzisiaj stosują najnowocześniejsze technologie, gdzie wielu pracowników może się rozwijać, kształcić, gdzie mamy szansę doskonale rozwijać ten przemysł. I znów trzeba demonstrować, manifestować, aby dokonały się rzeczy dobre w Polsce. Szanowni Państwo, jestem bardzo zdumiony Waszą postawą. Patrząc na ten piękny plac w środku miasta Mielca, jestem zdumiony. Tyle ludzi dziś przyszło, chociaż godziny pracy, chociaż ludzie mają inne obowiązki, przyszli się dzisiaj tutaj do nas, żebyśmy razem zapikietowali, że Mielec się nie zgadza z takimi decyzjami, jakie w tej chwili zapadają. Oprócz Mielca widzę tu Tomaszów Lubelski, widzę tu Świdnik, widzę tu kolegów z Rzeszowa. Naprawdę jako starosta jestem dumny, że Mielec jest wspierany tak silnie, tak mocno przez wszystkie regiony praktycznie. Ponad 2000 ludzi pracuje w naszym zakładzie. Jak można się nie liczyć z głosem tylu ludzi? Szanowni Państwo, nie możemy do tego dopuścić. Już to, jak wcześniej pan marszałek powiedział, pierwsze kroki są 10 maja. Myślę, że ten 10 maj pokaże tym, którzy robią próby w tej chwili na naszym śmigłowcu, lecz na śmigłowcu z Francji, że czas na zmiany, czas na opamiętanie. Państwa, wczoraj w Polskim Radiu, w pierwszym programie, miałem taką rozmowę z panem ministrem Mroczkiem. I myślę, że to, co pan minister podczas tej audycji powiedział, to już potwierdza ostatecznie hipokryzję i takie zadufanie w sobie, pewność siebie tej ekipy. Otóż stwierdził minister Mroczek, że Airbus Helicopters posiada w Polsce zakład pracy, w którym zatrudnia ponad 1000 pracowników. Zapomniał tylko dodać, że PZL Okęcie produkuje Orlika, że PZL Okęcie produkuje części do kasy, ale nic do śmigłowców. Nic do śmigłowców. Mało tego, proszę Państwa, w tej audycji powiedział też, można to odsłuchać, jest na stronach regionu rzeszowskiego Solidarności link do tej audycji, można odsłuchać, że powiedział, że w Polsce istnieją dwie montownie śmigłowców w Świdniku i w Mielcu. Wyobrażacie sobie Państwo, co to jest? I na koniec, proszę Państwa, i prezydent Komorowski, i pani premier Kopacz, i pan wicepremier Siemoniak, i pani poseł Skowrońska mają umowy na czas określony. Proszę Państwa, czy PZL Świdnik, czy PZL Mielec przydłużyłby umowę z takimi pracownikami? Proszę Państwa, w najbliższym czasie będziecie mieli w ręku mocniejszą broń niż w pełni uzbrojony Black Hawk czy jakikolwiek inny śmigłowiec. Skorzystajcie z tej broni. Szczęść Boże!
przedstawimy list otwarty, który skierujemy do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do premiera rządu oraz do ministra obrony narodowej. List otwarty, który mam nadzieję będziecie również jego wyrazicielami, jako w tej chwili przytoczę. Polskie zakłady lotnicze w Mielcu od zawsze dostarczały wysokiej jakości sprzęt dla polskiej armii. W 2007 roku w trudnej dla firmy sytuacji pojawiła się możliwość rozwoju technologicznego i modernizacji zakładu przez inwestora zagranicznego. Za zgodą rządu RP konsorcjum UTC, którego częścią jest Sikorski, objęło 100% udziałów w PZL Mielec. Przez 8 ostatnich lat zainwestowano 500 milionów złotych. Zapewniono stabilne zatrudnienie dla 2200 osób na stanowiskach pracy zorganizowanych według najwyższych standardów, których nie powstydziłby się żaden światowy producent statków powietrznych. Przetransferowano również nowoczesne technologie, tym samym uruchamiając produkcję Black Hawka w Mielcu, który został zgłoszony do przetargu na śmigłowiec dla polskiej armii. Liczyliśmy, że atuty tego produktu to jest to, że użytkowany jest w 28 krajach świata, sprawdzony w warunkach bojowych na wielu arenach działań wojennych oraz produkcja w kraju spowodują jego wybór. Niestety, pomimo wyżej wymienionych argumentów, wybrano produkt, który nie jest i nie będzie produkowany w Polsce, a jego doświadczenie bojowe jest nieporównywalnie mniejsze. Decyzja o odrzuceniu śmigłowca Black Hawk już na przetargu jest krzywdząca dla PZL Mielec, tym samym nie doceniono najbardziej spolonizowanego produktu, nie przyczynia się to również do utworzenia nowych miejsc pracy, a wręcz przeciwnie, może je ograniczyć. Wszystkie działania rządu RP, w tym Ministerstwa Obrony Narodowej, obrazują brak jakiejkolwiek wizji rozwoju przemysłu lotniczego oraz zbrojeniowego w Polsce. Decyzja ta jest negatywnym sygnałem dla obecnych i potencjalnych inwestorów. Wynika z nich, iż w Polsce nie warto inwestować w rozwój firm, w rozwój infrastruktury, technologii, a co najważniejsze, w rozwój ludzi, szczególnie tych młodych ludzi. Żądamy upublicznienia uzasadnienia wyników pierwszego etapu przetargu, ujawnienia procedury przetargowej, w tym zamierzeń offsetowych wszystkich oferentów, sprostowania w mediach nieprawdziwych i krzywdzących tez, m.in. o cywilnym charakterze śmigłowca Black Hawk, braku jego uzbrojenia i niedostatecznych warunków technicznych. Domagamy się również unieważnienia przetargu ze względu na brak jego przejrzystości, faworyzowaniu jednego producenta i ignorowaniu pozostałych firm, w tym PZL Mielec. Mam nadzieję, że zgadzacie się w pełni z treścią tego listu.